Jako małe dziecko zawsze uwielbiałem bawić się ogniem. Rodzice krzyczeli: Daniel, Daniel, co ty robisz? Będziesz sikał w nocy, będziesz sikał. Wiesz, nigdy ta przypowiednia się nie sprawdziła. Ale dzisiaj, na co dzień, w pracy, mogę bawić się ogniem na okrągło. Kto chce poznać barmańską sztuczkę z ogniem? Jest ona bardzo prosta. Wiele osób mówi: pal hajs, pal szmal, pieniądze dla mnie są warte, mogę je palić, rozumiesz? No, jeśli mam takiego gościa przy barze, to pokazuję mu ten trik i sprawdzę, czy faktycznie jest gotowy palić swój hajs. Wiele osób wymięka i mówi: nie, 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 nie pal, żartowałem. Wtedy mam ubaw i tak palę i pokazuję ten trik. Jest to jedna ze sztuczek, którą również zdradzamy na naszych szkoleniach barmańskich. Tam tych trików jest ponad 20. Złość i smuteczek już tutaj kibicują. Jesteście gotowi? Spirytus. Następnie moczymy banknot w spirytusie. I do dzieła, co nie? I żyje banknot, żyje moja dłoń, wszyscy zadowoleni i publika skacze, smuteczek się smuci, złości, a nie. Oni zawsze robią to samo, ale za to również ich kochamy tutaj u nas w ekipie, bo jeśli ktoś czuje złość, no to pyta za tą maskotkę i mówi: o, jestem zły na to. Jeśli komuś jest smutno, na przykład bo już skończyło się przyjęcie weselne i chciałby się jeszcze pobawić, popracować, albo tęskni za jakąś parą młodą, która była nad wyraz sympatyczna, tak też również bywa. Nawiązujemy taki mega kontakt, który jest bezcenny. To również zgłasza się do smuteczka i mówi: smuteczku, co mam robić? Smuteczek również jest smutny, ale ze smutku również, a ze smutku łatwo przejść w radość, więc wszyscy się radujemy. Ale nie próbujcie tego w domu, bo... No wiecie, nie każdy ma magiczną zapalniczkę, magiczny banknot, nie każdy. A tak na serio, możecie spróbować, ale radzę próbować na początku na mniejszych dominałach.